Siemanko, jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z Forzy Horizon 3. Czekacie już na Forzy Horizon 4? Ja też. W ostatnim odcinku zrobiliśmy sobie tego fantastycznego gnoja. Super auto na drift nam wyszło. Mam dla was ciekawą informację. Taki konkurs, nie konkurs. Nie lubię robić konkursów, nie lubię w ogóle słowa konkurs, bo... Nigdy w żadnym chyba, nie no, w kilku tam wygrałem, ale wiecie jak to jest w konkursach takich tworzonych przez youtuberów. Wygrywają 3 osoby na 6 tysięcy powiedzmy zgłoszeń i szanse do wygrania dla jednej osoby są bardzo nikłe. A ja mam dla was coś, myślę, że ciekawego, taką bardziej zabawę. Wiecie, ja sobie wybieram jakiś samochód, często na ślepo i próbuję zrobić go na driftowóz. I teraz mam dla was takie zadanko, że... będziecie musieli stworzyć, osoby, które oczywiście chcą, kto nie chce, spoko, będziecie musieli sobie stworzyć malowanie na ten samochód, ale żeby na tym malowaniu znalazł się napis Asus, po prostu logo firmy Asus. I tyle. I jak ktoś zrobi najciekawsze takie malowanie, no to pojawi się to malowanie na odcinku, na samochodzie i przez cały odcinek to malowanie będzie gdzieś tam sobie widoczne i oczywiście tą osobę wyróżnię na odcinku i... To jest taka nagroda dla tej osoby, takie wyróżnienie. Kto zrobi najlepsze logo Asusa w grze tutaj, namaluje, no to ja sobie takie logo wybiorę. Wiadomo, że musi być jak najbardziej podobne do tego z rzeczywistości loga. No i umieszczę je na swoim samochodzie, będę takim samochodem sobie wariował. A teraz wybierzemy sobie kolejny samochód na dzisiejszy odcinek do driftowania. Zastanawiam się. No dobra, zobaczymy co wylosuje, czyli co, zamykamy oczy na 4 sekundy, no będę liczył po prostu do 4 i jedziemy od Forda GT w prawo dzisiaj. Raz, dwa, trzy, cztery. O, nie, ten już był, to się nie liczy, jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. O, shit! Mamy silnik z przodu i napęd na tył, także kolejne dobre losowanie wyszło. Jeszcze tego samochodu nie mam. No i nie kosztuje dużo, także mogę sobie na niego pozwolić. Nie no, bo niektóre klasyki, te starsze, to one kosztują po paręnaście milionów. Nie, paręnaście to chyba przesadziłem. Chociaż jeden kosztuje chyba 13 milionów, no nie? No i później, jak będę szukał takiego malowania, które stworzycie, to po prostu w opisie tak napiszę Asus i powinno wyskoczyć mi jakieś wasze tam malowanie. Nie wiem, czy teraz się jakieś tutaj pojawi, ale jak widzicie, żadnego projektu nie ma, nie? A dzisiaj wybierzemy sobie jakieś tam malowanie takie inne. Nie wiem, co tutaj... Coś na drift! No nie wiem, co powiecie na to? To będzie dobre na drift? W ogóle z jakiegoś filmu mi się ten samochód kojarzy, ale nie wiem z jakiego. Co, z jakiego to filmu może być auto? Dobra, dawaj tą laskę. No i sobie spróbujemy zrobić go na driftowu. Zobacz na to, ziomek, co my tu mamy. Ty, laseczka na całej masce, laseczka z boku. Tak, to wszystko jest zrobione z naklejek. Ktoś, kto to robił, był geniuszem. Mogę tylko tyle powiedzieć, bo naprawdę jest to wykonane bardzo szczegółowo. Zobacz. Otwierają się nóżki. No i zobaczymy, co się da z tym zrobić. Forza jak Forza, da się tutaj z samochodem zrobić naprawdę bardzo wiele rzeczy. Czy jakiś tuning wizualny można tu... Coś jest, zobaczcie. Nie wiem, na co się tu zdecydować. Na pewno nie jest to idealny samochód do driftu, no ale jak się nie ma, co się lubi. To się lubi, co się ma. Właśnie nie, te zderzaki wywalimy, żeby to trochę mniej wagi było. Możemy taki pas założyć. O, idealnie, będzie miała takie nogi, pas na nogi po prostu. Dobra, to możemy zrobić. Jeszcze zobaczymy, jakie tu możemy coś tam ten. Więc tak, no ja myślę, że tu zostaniemy przy V8 standardowo i jakieś tam dwie te turbosprężarki sobie dowalimy do tego auta. Albo może dajmy sobie tą wyparową, pyk. Dobrze, 747 kW to jakieś niecałe 1000 koni mechanicznych chyba wychodzi.
Ale świetnie brzmi! Wow! No i dobra, bez tuningu jeszcze, spróbujmy sobie... Bez tuningu na drift już ten samochód lata. Ale świetnie to wygląda, on jest mniejszy niż się spodziewałem. Wąski bardzo, nie? I czy długi? No trochę długi jest, tak na pierwszy rzut oka się wydaje długi dosyć. Ale jak świetnie brzmi! Ej, on brzmi zupełnie jak AMG! No kurde, oczywiście, że tak. Ale to jest ciekawe, bo nie wszystkie V8 we wszystkich samochodach brzmią tak samo. Ale często się zdarza, tak samo jak włożymy sobie V8 do na przykład BMW E46 albo E36, to tam też nam się zmienia ten dźwięk na AMG. To jest takie dziwne, nie? Ale no niewiele dźwięków silników mamy w tej grze, wychodzi na to. I dlatego tak to jest zrobione. Mam nadzieję, że w czwórce tych dźwięków będzie więcej. Już ten samochód fajnie lata bokiem. Ja nie wiem, czy będziemy tu jakiś tuning driftowy robić przy nim. Chociaż oczywiście wtedy będzie latał lepiej. Ale trzeba dziękować, że mamy na ten odcinek samochód driftowóz, który ma napęd na tył, silnik z przodu. To jest naprawdę duży, duży plus dla mnie. O pół centymetra można było go jeszcze obniżyć. To sporo. No. Usztywniłem zawieszenie i zrobiłem taki tuning driftowy. Nigdy nie kupowałem tego auta nawet, a jest bardzo ładne, podoba mi się. Chociaż może ten przód taki nie do końca, ale tył jest piękny. Przynajmniej na tym odcinku będziecie mieli co posłuchać, bo naprawdę dźwięk jest fantastyczny tego samochodu. Zajebiście jest. Ogarniemy sobie jakąś strefę driftową, może w lesie deszczowym. Byśmy sobie skręcili tutaj w lewo chyba, tak? Boże, nie, co to mi się tu odpaliło? Teraz na ten przycisk jest losowanie? Damn. Uff, nomada sobie wygrałem. Ale mnie to kurde, się to tak podoba. A najlepsze jest to, że w Fordzie czwórce, jeśli ktoś kupi tą wersję chyba Ultimate, albo nawet standardową, to od razu na starcie będziemy mieli wszystkie te samochody z DLC z trójki, bo widziałem, że od razu na starcie, na tym zwiastunie pojawiły się te wszystkie auta, nie? No tutaj łatwo przesterować, trzeba naprawdę delikatnie z tym gazem, a to dziwne trochę, nie? Nie powinien aż tak łatwy być do przesterowania. Zrobiłem go tak, żeby przy puszczeniu gazu on praktycznie odwracał się nawet z 90 stopni, a coś mu się nie bardzo chce to robić. A druga sprawa jest taka, że ten drift, mało co tutaj próbowałem i ten drugi zakręt, nie wiedziałem, że będzie taki ostry, powinienem przy nim przed nim trochę przyhamować. Zdecydowanie za łatwo przesterować. Zastanawiam się, co byśmy mogli z tym zrobić. Ale bardzo, bardzo łatwo jest przesterować. Chociaż już tutaj całkiem dobrze mi poszło. Chodzi o to, że nie mam nad tym samochodem pełnej kontroli, tak jakbym tego chciał. W ogóle ile tu jest? 122 tysiące nabiłem. Nowy rekord życiowy, what the... No to chyba dobrze. Nie no, ja muszę pojechać na tą moją taką strefę driftową, wiecie którą, żeby tam to zbadać. Teraz pojedziemy sobie do Centrum Horizon i szybko jakby założę te opony co trzeba. Dajmy, właśnie, przód nie jest w negatywie w ogóle. Nie, to jest zbieżność, no nie to. Tutaj mamy pochylenie. Tu zbieżność zostawimy tak jak była. I teraz powinno być dobrze właśnie. Zobaczymy w ogóle, jak to będzie wyglądało. Chyba nie będzie zbytnio widoczne, to jest tylko kilka stopni, ale jeśli chodzi o sterowanie, to daje troszeczkę różnicę. Chodźmy na tą strefę z powrotem. Jest lepiej. Jest lepiej. Jest fajniejsza kontrola zdecydowanie. Tylko jeden parametr trzeba było zrobić i już jest zdecydowanie lepiej. Właśnie się tak zastanawiałem, co ja tutaj nie zainstalowałem albo zrobiłem nie tak, że ten samochód się gorzej prowadzi podczas... Nie ma tej kontroli, nie? Takiej fajnej.
O, jest, widzicie? Teraz był ten moment, kiedy byłem bardzo, w bardzo dużym kącie, a mimo to samochód się ładnie utrzymał, nie? I to był ten moment, kiedy on wcześniej przesterowywał, a teraz nawet mimo puszczenia nawet gazu wtedy przesterowywał, a teraz puściłem gaz i samochód ładnie się naprostował. I to jest właśnie ta różnica w pochyleniu kół. Jedziemy sobie na kolejną strefę driftu, pewnie się już domyślacie, którą. Ale sobie jadę tak powoli, chilluję się w tym samochodzie, brzmi fantastycznie i ja... Po prostu jadę sobie tak powoli na niskich obrotach i słucham jak pierdzi, możemy sobie ustawić. Troszeczkę przyspieszyć. Właśnie, a ile on wyciągnie? No ja tutaj troszeczkę biegi skróciłem. Więc nie powinien być jakiś super szybki, nie? Ale kurde, najgorsze jest to, że zaczyna padać deszcz i nie będzie widać tego dymku. No i będzie trochę bardziej ślisko, ale z tym sobie akurat jakoś poradzimy. No i pytanie, co my tu zrobimy na tej strefce? Jeszcze raz. No i pytanie, co my zrobimy na tej strefce? Okej, jedziemy od dołu. Powinno być troszeczkę lepiej, mam nadzieję. Jezu! Od dołu powinno być troszeczkę lepiej. O, shit, ledwo się zmieściłem. Okej, nie załatwało mi strefy driftowej, ale to nic, bo i tak chciałem sobie przetestować w ogóle, jak mi pójdzie tym samochodem. No dobra, na pewno wiem, że tutaj trzeba ostrożnie z tą prędkością. Samochód zdaje się, że bardzo łatwo wpada w taki niekontrolowany zryw, jakby próbował złapać przyczepność czy coś takiego. I nie można tutaj za szybko jechać na tym długim zakręcie. O, było blisko do przesterowania, ale widzicie, no to pochylenie kół bardzo dużo daje. Woo! 12 tysięcy punktów. Jaki mam tu rekord? Chyba nie pobiłem rekordu życiowego. Zdecydowanie powinienem mieć tu większy. Mam 139 tysięcy punktów. Którymś gratem tam to nabiłem, pamiętam. Ale wiecie, jak to jest z tym nabijaniem punktów. W Fordzie chodzi to bardziej o to, żeby robić cały czas arabskie drifty. Jak wam to kiedyś pokazywałem w którymś odcinku na jakiejś tam strefie driftowej w mieście, że wystarczyło... Znaczy bardzo łatwo było pobić swój rekord życiowy, jeśli robiliśmy takie głupie arabskie drifty. Takie naprawdę, że po prostu rzucaliśmy tą dupą jak cepem na lewo i prawo. I to było słabe, słabo wyglądało i w ogóle do dupy. Powinno być to zakazane w Fordzie, no. Ajajaj! Oj. Ale patrz! To był kąt ponad 90 stopni, a jeszcze się trzyma. Ale ładny, zobaczcie jak tam burza w lesie deszczowym, nie? Jaka ta gra jest fantastyczna, jest graficznie superowa. Ja, moim zdaniem, w czwórce, no graficzka oczywiście będzie taka sama, bo praktycznie taka sama grafika jest od dwójki. Tylko wiecie, oni tak robią, że to gra wygląda lepiej, bo kolorystyka troszeczkę się zmienia, no. Oczywiście te modele w trójce są lepsze niż w dwójce, chodzi mi o modele samochodów i tak dalej. Trochę więcej krzaków jest, no, jakieś tam efekty pogodowe. I w czwórce w zasadzie ta grafika będzie bardzo, bardzo podobna do trójki. Zresztą sami już widzieliście na pierwszych jakichś tam gameplayach, że to wielkiej różnicy nie ma i dla mnie to jest w porządku, bo dopóki gra jest grywalna i się nie wiesza, to jest wszystko fantastycznie, nie? A jak widzicie, bardzo płynniutko chodzi trójeczka. No i wiadomo, że z lepszą grafiką konsola by sobie też nie potrafiła poradzić.
I ładnie, 100 tysięcy, tak o, brzydkim driftem poszło tutaj. Spróbuję wykręcić jakiś najmocniejszy wynik. Skopałem, ale 132 tysiące to jest bardzo fajnie i myślę, że tym samochodem spokojnie dałbym radę tutaj nawet pokonać swój rekord życiowy, także fura jest fantastyczna. No i jak widzicie, ma bardzo dużo mocy, a jak zawsze sobie sprawdzamy też takie samochody z bardzo dużą mocą na trudnych driftach ciasnych, taki ten samochód sobie sprawdzimy. A są tutaj takie, jest jedna taka strefa driftowa, która naprawdę jest bardzo wymagająca, ale myślę, że sobie z tym samochodem też poradzimy. Pojedziemy sobie ładnie na szóstce tam. O, ty, co to tutaj jedzie? Aha, to ten Hot Rod. Taki dziwny, się dziwny wydaje, taki jak na drodze się go mija, nie? No, ten samochód ma coś takiego w sobie, że rzeczywiście jak się da to pochylenie kół, właśnie to każdy samochód, jak pochylimy koła, to podczas driftu jest ciekawszy, ale ten jest wyjątkowy, bo można naprawdę ciekawe kąty nim uzyskać przy bardzo dużej prędkości. Ale właśnie jak jest przy tej małej prędkości? Czy równie dobrze jest go kontrolować? Właśnie tutaj. Aha, tu już koniec strefy, okej. 74 tysiące to chyba dosyć mało. Ja zobaczę, jaki tutaj jest rekord. A 86, to nawet nie, to nawet blisko byłem do rekordu. No, tutaj przy wewnętrznej ciężko zawsze się te samochody przesterowywało, nie? Pamiętacie? Tak i tym razem było ciężko. Ten deszcz raz pada, raz nie. Dziwna pogoda jest w Rysfordzie. Tak jakby próbowali wprowadzić sezony już w trójce, kurde. Nie wiem, o co chodzi. Trochę za wąsko wszedłem. No flow leży totalnie na tym drifcie. O! Wyjazd w Lambosie, ty. No dobra, 61 tysięcy. Tak sobie. Dałoby radę, ten samochód ma naprawdę potencjał. Jeśli macie ochotę zrobić jakiś driftowóz, ten zdecydowanie się nadaje. Jest troszeczkę trudny do opanowania, nie tak jak ten poprzedni samochód. Może można by było jeszcze dopieścić trochę opcje dostosowania do driftu i byłoby fantastycznie. Ale ten samochód ma coś w sobie, co mi się bardzo podoba podczas driftu. Czyli, że, no mówię, jak jedziemy na przykład na piątce i mamy bardzo, bardzo długi zakręt, on potrafi się utrzymać przy dużych prędkościach z bardzo dużym kątem. I to jest ekstra, czego nie mogłem uzyskać na przykład poprzednim samochodzie. On tak przy tych dużych prędkościach stawał się bardziej niestabilny, a ten jakiś taki bardziej stabilny się wydaje. Przynajmniej takie jest moje odczucie na teraz. A nie testowałem tamtego samochodu teraz po jeździe tym, więc z kolei ten jest też taki, że jak się dodaje gazu, to się trochę destabilizuje. Jest bardzo dużo zabawy z kontrowaniem i tak dalej. Tak jakbyś do końca panowania nad tym samochodem nie miał. No, w drifcie ciężko mówić o całkowitym panowaniu nad samochodem, ale tutaj jest to zdecydowanie bardziej wyczuwalne niż w innych furach. Ach, kurde, myślałem, że uda się go tak super wyminąć. Ale się nie udało. No ale daje się tym samochodem fajnie driftować. Podoba mi się. I w takim retro stylu trochę.
ale daje radę, naprawdę jest bardzo spoko. Także próbujcie ten samochód, zostawcie łapę w górę pod tym filmem, jeśli wam się podobał. No i pamiętajcie o takim moim niby konkursie z logiem Asusa. I na następnym odcinku właśnie będziemy sobie patrzeć wasze malowania, jakie sobie zrobiliście dla mnie. I oczywiście tą osobę wyróżnię na odcinku. Także ta osoba, która będzie miała najlepsze malowanie oczywiście tego loga. Także zapraszam was na kolejne odcinki z Forzy Horizon 3 i już niebawem, no nie tak niebawem, z Forzy Horizon 4. A tymczasem trzymajcie się ciepło, do zobaczenia z tym razem, pa pa.